Posiedzenie znowu, zamiast ogłoszenia wyroku, to posiedzenie bez udziału znowu publiczności. No i to jest dopiero. No tak, już policjanci już wcześniej uświadomieni, że mają nie puścić. No i tak. Zobaczymy. Znowu ze złamaniem prawa. Ale nie rodzina. Nie rodzina, tak? Nie mam z tą panią nic wspólnego. Dobrze. Przewodniczący wydziału, nazywamy ten wydział rozbójniczym, nierodzinnym, dobre źródło dochodu. I w ciągu... są koleżanki biegłe. Powoływała biegłe koleżanki, czy biegłą, na przykład była osoba o kwalifikacjach, nauczycielka klasy 1-3 i ta pani decydowała o tym, pod czyją opieką będą dzieci. Tak? I za swoje usługi kasowała za parę godzin pracy 3200. Druga znajoma sędzi, pani psycholog kasowała kolejne za dwie godziny rozmów, skasowała kolejne 1900. Czyli mamy 5,5 tysiąca. OZSS państwowy 1100. Specjaliści, psychiatra, psycholog, pedagog. Dokładnie, gdzie nie ma żadnych, nie ma żadnych badań, tylko jest wysłuchanie, pogawędki. Powinno nepotyzm być. 5,5 tysiąca, to jest 500 razy więcej. No. A co mówiłem, kłamstwo prokuratora. Haniebny wyrok. A to jest standard. Posłuchajcie, tutaj my mamy ciągle umorzenia, szczególnie przeciwko sędziom. Marcin, przepraszam. To łajda prokuratury dodaje pani perfidne matactwo. Kłamcy! Zbrodniarze! Oszuści! Sąd postanowił nie uwzględnić mojego zażalenia. Białoruś, zbrodniarze. Państwo rozumiecie, że uzasadnienie jest naprawdę kwestią wtórną. Sąd, który w ślad za prokuraturą jest w stanie w tak ewidentnej, tak ściśle udokumentowanej sprawie, w której delikty można ustalić nie tylko na podstawie zeznań świadków, ale również na podstawie nagrań, nie jednego nagrania, dwóch. Sąd, który jest w stanie podtrzymać decyzję łajdacką prokuratury, ten sąd jest w stanie zdobyć się na dowolne uzasadnienie swojego matactwa. A wie pan, dlaczego tak jest? Zdaje mi się, że wiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że jest tu układ pomiędzy prokuraturą Praga Południe i tym sądem. Prokuratorzy nie robią krzywdy sędziom, sędziowie nie robią krzywdy prokuratorom. Pani sędzia Kana, i my to tutaj w piątym wydziale ćwiczymy, proszę pana, od ponad roku. I nikt nie chce na to zwrócić uwagi. Co więcej, prokuratorzy prowadzą teraz działalność gospodarczą, kancelarię, a ich żony tutaj sądzą. Pani sędzia Kania, niech zostanie postacią spopularyzowaną przez państwa.
spopularyzowaną istnienie takich sędziów Rzeczpospolitej Polskiej, w której rządzi formacja mieniąca się ostoją Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Przystawką tej formacji jest druga, która trzyma władzę w Ministerstwie Sprawiedliwości. I oto tego typu przejawy bezprawia i niesprawiedliwości. Pani sędzia Kania, jak imię? Danuta. Pani sędzia Danuta Kania. Nazwisko nie tak znowu rzadkie, panie Adamie, ale myślę, a teraz proszę państwa, powiem wam tak, czy to by była pani Kania, czy pani Kowalska, czy ktokolwiek, byłoby takie same postanowienie. My to przerabiamy tu od ponad roku. Po prostu jest układ między prokuraturą Praga Południe, a sądem tutaj. Nikt nikomu nie da krzywdy zrobić. Oczywiste bzdury, będą, tutaj dowody mogą być ze 100 kamer nawet nagrania, a sąd podtrzyma to, co napisał prokurator, a prokurator może napisać, ponieważ takie jest postanowienie prokuratora, ponieważ woda jest mokra. I my, jako stowarzyszenie i osoby w sądzie rodzinnym, tu akurat mamy kłopot, ale też z sędziami z sądu karnego też nam się zdarzało. Proszę państwa, my to na co dzień przerabiamy. Dlatego pan, tutaj przed wejściem, co powiedziałem, że ja wiem, jakie będzie postanowienie. Tutaj pan był świadkiem. No ja mówiłem wcześniej o prokuraturze. Ja powiedziałem, że ja wiem, jakie będzie postanowienie. Dlaczego? Dlatego, że my to przerabialiśmy już przynajmniej z 10 razy, proszę państwa. I tutaj, czy to będzie poseł, czy nie poseł, każdy, kto tu przyjdzie z takim problemem, że się tam odwołuje od tego, co prokurator często w ogóle wbrew dowodom, absurdy jakieś, nie ma tu szans. Ma tu, proszę państwa, szans. Dlatego tu i tak w naszych sprawach, które my tutaj teraz mamy, to o tyle jest dobrze, że wszelkie skargi na postanowienia prokuratury już wysyłają do sądu w Otwocku, ponieważ już daliśmy sygnał, że tutaj jest taki układ i że to jest absurd. Więc nawet wygrywamy już. Nawet już jest tak, że niektórzy sędziowie w Otwocku nakazują wszczęcia tych postępowań prokuratorom z południa. Natomiast tutaj, proszę państwa, nic nie zdziałacie. Czy to będzie pan Braun, czy to będzie, nie wiem, Święty Józef, ktokolwiek by tu nie przyszedł. Jest po prostu tak, jak jest. Proszę powiedzieć, jakie stowarzyszenie reprezentuje? Nasze stowarzyszenie nazywa się Stowarzyszenie z Podniesioną Głową. My tu od roku, proszę państwa, przeszło. Jesteśmy tydzień w tydzień z protestami. Zapraszamy jutro. Ponieważ tu w 5 Wydziale Rodzinnym, proszę państwa, w naszej opinii zawiązała się zorganizowana grupa przestępcza działająca w porozumieniu, składająca się z sędziów 5 Wydziału, składająca się z kuratorów sądowych, którzy tutaj mają biuro zaraz obok, i zbiegłych, proszę państwa. Tu takie cuda się dzieją, że można było książki sensacyjne pisać i tego typu, tutaj pan Braun jest poruszony, wzburzony i tak dalej. Proszę państwa, my tego typu sytuacji to przeżywaliśmy tutaj dziesiątki. My z Marcinem, jak i inne osoby, które... Jeszcze są z nami też dwie matki, które z nami tutaj działają. To nie jest typowo ojcowskie, nie jesteśmy jakimiś wykolejnicami, którzy nie lubią kobiet, chcą niszczyć kobiety. Chcemy walczyć tylko o swoje własne dzieci i ich dobro. Matka skazana prawomocnym wyrokiem za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad naszym synem, posłuchajcie, nadal ma opiekę nad dzieckiem. No. Jak nazwać takiego sędziego Jackowskiego inaczej jak nie bandytą? Moimi córkami zajmują się, proszę państwa, cztery dorosłe osoby, z których trzech... Z moimi córkami zajmują się cztery dorosłe osoby, z których trzy. Jedna jeszcze 3 lata temu siedziała za handel narkotykami w więzieniu. Druga, proszę państwa, co oficjalnie przyznaje na sprawach sądowych, leczy się psychiatrycznie i skazana jest również prawomocnymi wyrokami za niszczenie mienia i naruszenie tam dóbr osobistych, a trzecia jest uzależniona, proszę państwa, od kilkudziesięciu lat od narkotyków twardych, w tym heroiny. I moje dzieci są pod opieką takich ludzi i proszę państwa, nie ma siły, po prostu nie ma siły. Tak jak tutaj pan Braun jest poruszony, tutaj po prostu jest pewien układ, który
albo zostanie ten sąd, że tak powiem, w ogóle cały, nie wiem, tych sędziów powysyłają gdzieś od Suwałk do Jeleniej Góry, albo tutaj będą takie coś działy. Ludzie mówią, że to są wały teraz polskie. Tak, ten sąd, najgorszy sąd podobny. Ten sąd nazywa się... Prawnicy tu nie chcą występować w sprawach rodzinnych. Wały teraz polskie. No, tak sąd, tak sąd, jak i prokuratura. Prokuratura. Praga Południa. Poseł miał nagrane dowody. No proszę pana, jak dowody. My tylko się opieramy na dowodach. Gdybyśmy się nie opierali na dowodach, to byśmy już byli tam za kratkami. I właśnie sęk jest w tym, proszę państwa, że w tym sądzie, ja nie wiem jak jest w innych, bo w innych pewnie też jest podobnie, ale mogę powiedzieć piąty wydział rodzinny. Dowody, proszę państwa, najprzeróżniejsze, oczywiste, gdzie w normalnym życiu każdy logicznie myślący człowiek jakby to wziął do ręki, to powiedział, przecież to jest niemożliwe, tak, że takie rzeczy się tutaj dzieją. A się dzieją. Co więcej, rzecznik praw dziecka na przykład w mojej sprawie wziął akta i pierwsze pismo, jakie zostało wysłane do sądu, to że całkowicie przychyla się do mojej apelacji, czyli dzieci powinny wrócić pod opiekę ojca, tak? Dzieci są w środowisku dla nich wybitnie nieprzychylnym. Zgromadzona dokumentacja stoi, uwaga, w sprzeczności z raportami kuratorów i biegłych sądowych. Co to oznacza? No mówiąc wprost, był zrobiony wałek i my to widzimy, tak? I myślicie, że ktoś się tym przejął? Nie. Nie. Znaczy i teraz tak, zobaczcie, taka sędzia, która okradała państwo, no bo to trzeba było sprawdzić, Moment, ale... to jest ważne, to jest ważne, Marcin, to jest ważne. Proszę państwa, my tu doprowadziliśmy naszymi protestami do tego, że się skończył wał, który był ewidentnie od wielu lat. Wiemy, bo tyle nam powiedzieli, że wysłuchań tak zwanych przez małoletnich z udziałem sędzi Orzech Placek, do której zaraz Marcin opowie jej historię, to proszę państwa... My według informacji, które oni nam podali, były te biegłe powoływane przez tą sędzię minimum między 216 a 250 razy. Tak? W 3 lata. I teraz policzmy, jeżeli u mnie te wysłuchania kosztowały 5,5 tysiąca, to oznacza to, że w 3 lata, proszę państwa, wyprowadzili minimum 1 000 000 złotych w prywatne łapy koleżanek. I co potem się te pieniążki wysypały, pani sędzia zbierała? Jaką wiarygodność mają badania, które są... Nie ma badania, nie było żadnych badań. Wysłuchania, które zleca koleżanka i są robione pod dyktando. Dlaczego nie było OZSS-u w tych wszystkich sprawach? No dlatego, no można tylko przypuszczać, że sędzia nie ma żadnego wpływu na OZSS, a na koleżankę biegłą ma. I potem, proszę państwa, słyszymy na sali sądowej, że każda matka jest lepsza od każdego ojca. A w innym sądzie ta sama biegła mówi, że każdy ojciec jest lepszy od każdej matki. Po prostu, jak jest zamówione, tak jest mówione. Jak jest zapłacone, tak jest. Dokładnie. I proszę państwa, na szczęście ten układ z tymi biegłymi dzięki naszym protestom się skończył. Tych biegłych już tu nie ma. OZSS-y są. Teraz są OZSS-y, więc tyle się udało. Orzech Placek, sędzia, o której zaraz Marcin wam opowie, nie ma już tutaj, zabrali ją do ministerstwa, więc przynajmniej o tyle dobrze, że nie krzywdzi dalej dzieci i rodziców. Marcin. No czyli tak, działanie pomaga. To znaczy działanie w jakiś sposób pomaga, natomiast zobaczcie, minister Ziobro, który tak szasta naszymi pieniędzmi, że nie mamy tych pieniędzy, ja jako Polak z chęcią bym tych pieniędzy się pozbył, jeżeli one miałyby służyć temu, żeby zrobić porządek w tym kraju właśnie z takimi łajzami jak Orzech Placek, jak sędzia Marcin Jackowski, który po prostu, nie wiem, czy to jest człowiek zaburzony bardzo mocno, czy po prostu jest skrzywdzony przez los, czy jest niedouczony. Być może za świniaki zdobył to prawo, tak jak pani sędzia Małgorzata Orzech prawdopodobnie wykształcenie zdobyła za ogórki ojca, bo właśnie ta przetwórnia, którą teraz ojca ścigają listem gończym, to przewały robiła właśnie głównie ogórki, bo to jest towar eksportowy. Pracowała w tej firmie i nagle stała się sędzią. A w międzyczasie ówczesny minister sprawiedliwości bywał u nich na różnych imprezach, dziesięcioleciach firmy i tak dalej. Czyli po prostu no, jakoś tam się przetoczyło. Pani sędzia, dziwicie się układom. Tutaj pan Braun ma dzisiaj przykład najlepszy. Jest pani sędzia Małgorzata Orzech-Placek, mąż prokurator na Żoliborzu. Prokuratura Praga Południe, Żoliborz Północ. Współpracują ze sobą, jest to pogranicze, typu Topielcy i inni, są wspólne działania robione. Znają się ze szkoleń, się znają, z innych sytuacji się dzieją. I teraz jak może być tak, że jest tutaj też pan prokurator, tak, który skończył pracę, otworzył sobie kancelarię, a jego żona w tym sądzie sądzi. I jego pracownicy tutaj prowadzą sprawę z jego żoną. Jak apelacje jakieś dają, powiedzmy, efekt, że oni... Powiedzieliście, że coś już tam zaczęło się, już część rozwaliliście tego, czy to powiedzmy... To rozwalenie w jakiś sposób też pokazuje to, co się dzieje, czy
nadrzędni, że tak powiem, tutaj prezesi czynni, no bo też muszą być w tym w jakiś sposób umoczeni, skoro trzymają ten układ dalej. Prezes się jakiś czas temu zmienił, mieliśmy pełne nadzieję, że przyjdzie robić jakieś porządki. Nie wiemy, czy robi te porządki, czy nie. Pewne rzeczy się zmieniły na plus, chociażby to, że nakazał. Posłuchajcie, no jeżeli prezes sądu nakazuje sędziemu, że ma nagrywać rozprawy sędziemu Jackowskiemu, że ma nagrywać rozprawy, bo nie nagrywał wcześniej i nagle sędzia nagrywa. A to jest jego obowiązkiem. To jest jego obowiązek. Jeżeli prezes sądu nakazuje, posłuchajcie, jak dziecku w przedszkolu, że ma zrobić porządek w aktach różnych, no to przecież to takiego człowieka to powinni wziąć za pysk i go dosuwał gdzieś tam, żeby z białymi misiami sądził się, a nie w tym sądzie. I to są, ale nigdzie nie powinien taki sędzia sądzić. Wszędzie, to znaczy tak, znaczy w Suwałk nie, ja mówię tutaj tam dalej za granicę. Do Rosji jechać tam. Do Rosji, tak, w bydlęcym wagonie zlany wodą, teraz jest dobra pora na to, żeby wywozić. I tak wygląda nasz wymiar sprawiedliwości. To, że Ziobro sobie bierze takich ludzi do siebie, do ministerstwa, którzy mają na sumieniu wiele, to jest po prostu to, że ma posłusznych idiotów, tak? Ma na nich kaka i oni będą robić to, co on chce. I takich ludzi z tego sądu w ministerstwie tam już jest parę. Z innych sądów też są, którzy są gdzieś tam po tych departamentach takich nieszkodliwych ukrywani, ale oni być może w pewnym momencie... Znaczy, wiecie, że takie podobne przykłady, jak wasze jest stowarzyszenie, powiedzmy, są też w innych dzielnicach Warszawy, bałot Warszawy, może i Polski, powiedzmy, jest, że jest taki stały układ, powiedzmy, który no, jest wbrew logice, wbrew prawu postępuje. I oni powinni być odsunięci, bo czystki się chyba nigdy nie zrobi. Proszę pana, problem jest w tym, że żyjemy w chorym kraju. Właśnie. Gdzie sędzia jest nieusuwalny, tak? Polityka można usunąć. Jest tak zwany immunitet i niezawisłość sędziowa. Polityk po 4 latach może zostać usunięty przez wyborców i tak dalej. Prezydent też i jakikolwiek urząd. Natomiast sędzia jest nieusuwalny. I doszło do patologicznej sytuacji, że przestępca może zostać, nie wiem, zaburzony psychicznie, jakiś psychol, zostaje sędzią, robi, krzywdzi ludzi. Nawet badań nie ma przecież psychologicznych. Robi co chce, krzywdzi ludzi, proszę państwa, i jest nieusuwalny. Największa kara jest taka, że go wezmą, proszę państwa, do ministerstwa i on nie orzeka, no to przynajmniej nie krzywdzi. Tam ale więcej zarabia na przykład. Ale nic mu nie jest, tak? Tak jak jest powoływany sędzia przez prezydenta, powinien być też odwoływany. To jeszcze powiem taką ciekawostkę. Zmiana prawa ewentualna dopiero... I zabranie immunitetu. Żeby im tak, zabrać immunitet, żeby nie robili tego złego. Zabrać immunitety. Wtedy by byli pod pręgierzem. I rozsady prokuratorów, sędziów pomiędzy regionami. Jeżeli ktoś się decyduje być urzędnikiem państwowym, służyć Polsce, sędzia, prokurator, to niech co 2-3 lata się przeprowadza na drugi koniec Polski. I niech to będzie tasowane, żeby się nie wytworzyła po prostu zorganizowana grupa przestępcza. Niechże podlega weryfikacji. A poza tym spełnieniem pewnych obowiązków, sprawowania pewnej funkcji oraz misji, no poddaje się okresowej, rutynowej weryfikacji. Poza tym karanie... na referendum w tej sprawie? Poza tym karanie z kodeksu karnego za absurdalne postanowienia. Proszę państwa, teraz tutaj, ja nie wiem, bo nie znam z tej sprawy, z tego co tam słyszałem na korytarzu, są nagrania zdarzenia, tak? Czyli widzimy, że nie wiem, strzelam, ktoś kogoś uderzy. A jeżeli sędzia i prokurator twierdzi, nie, nikt nikogo nie uderzył, a widzimy, że uderzył, to jest brak logiki. Za coś takiego powinien być paragraf i tacy ludzie powinni tracić dożywotnio możliwość pracy w zawodach prawniczych. Czyli wylatuje jako sędzia i prokurator, nie może być w przyszłości żadnym adwokatem, nikim. I to stawiałoby do pionu tych ludzi, bo by wiedzieli, że się nie opłaca. Następny robić, kłamać w żywe oczy, tak? Kłamy w żywe oczy. My to mamy. To jest wprost poświadczanie nieprawdy. Tak. Więc... Na to są paragrafy, no ale paragrafom należy podlegać. Proszę pana, ale kto te paragrafy, jakiego kolega będzie rozpatrzał pana zażalenie w sądzie okręgowym, tak jak tutaj... Następny będzie kłamał. Tak jak, nieusuwalny jest. Bo wiedzą, że są nieusuwalni. Nie ma na niego... Oni mogą powiedzieć, proszę pana, ja decyduję, że pan, nie wiem, jest głupi, dlatego że jest niebo jest błękitne. Czyli nie trzeba już udowadniać, że nie jest się wielbłądem. Nie. To musi być sentencją określonej osoby. Po prostu, proszę pana, to ci ludzie są niekaralni. Prosty przykład. Słuchajcie, pijana sędzia popełnia, jest wypadek, tak? Dachuje. To 2 miesiące im zajmuje, żeby jej wypłatę o pół obciąć i ją zawieść? 2 miesiące? Przecież to jest godzina. Zobaczcie, słuchajcie, 180 tysięcy złotych wziął sędzia łapówkę.
już teraz nie pamiętam, gdzie to miało miejsce. Wiecie, ile zajęło, żeby go wsadzić? 13 lat. 13 lat ten gościu pobierał tam połowę kasy. Takie to są. Bawił się, żył. Z nas wszystkich 13 lat zajęło, żeby go wsadzić. No jak w tym kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Ten co kradł wiertarki, tak? Tak, części do wiertarek. No, ukradł, proszę Państwa. Jest złodziejem, no koniec. To wiecie, jaką karę ma? On jest nadal sędzią. Nadal jest. Nadal sędzią przez parę lat będzie mniejsze pobory miał. I to jest jego kara, proszę Państwa, za to, że jest złodziejem. I ten człowiek będzie przyjmował, będzie karał złodziei? Albo spadnie ukradła sędzina i 50 zł na stacji. No ten z 50 zł, będzie karać. Proszę Państwa, to, że on się zapomniał, to, że on się miał ciężką sytuację rodzinną. To było nagrane. Jak pan coś ukradnie, pan się tak nie wytłumaczy. Oczywiście. Bezdomny, głodny weźmie bułkę. PiS pokazuje, że chce zrobić porządek. Nie ma żaden PiS, żadne PO, nikt nic nie chce zrobić. To są bajki. To są bajki dla naiwnych. Tak. Pierwsza rzecz, jeżeli ktoś by chciał tu coś zmienić, to jest zabrać im immunitety i karać po prostu za absurdalne postanowienia więzieniem. I to jest w ogóle to jest wstęp, tak? Od tego trzeba zacząć. Znaczy ja powiem Państwu jeszcze tak, w naszym przypadku pan poseł Tadeusz Woźniak akurat z PiS. Solidarnej Polski tak. Chyba, tak? Przyłączył się do tego, co chciał nam pomóc w jakiś sposób. Super. My złożyliśmy właśnie zapytanie w trybie o informację jawną, ile było tych wysłuchań pani sędzi z tą jedną biegłą przez 3 lata. Dostaliśmy odpowiedź, że no właściwie nie można nam odpowiedzieć. Posłuchajcie, poseł Rzeczpospolitej Polskiej składa takie samo zapytanie i dostaje taką samą odpowiedź jak my. Czyli, że faktycznie nie można. Poseł, który ma prawo w tej chwili pójść do prezesa, usiąść w fotelu i powiedzieć, chcę to, to i to. Proszę mi zrobić kawę. Można. Też. Dlatego też pan Braun być może powinien to zrobić teraz. Pójść sobie na kawę do pana prezesa i porozmawiać, jak wygląda ten sąd. Dlaczego pewne rzeczy się nie dzieją? Dlaczego są ukrywane rzeczy w aktach? Dlaczego dowody nie są rozpatrywane rzetelnie? My mamy to samo. Posłuchajcie, składamy na sędziów, na prokuratorów zawiadomienia, gdzie CBA jest włączone w te sprawy. Przy piśmie CBA jest na przykład w mojej sprawie karnej, gdzie próbowali mnie wsadzić, bo mamusia prawdopodobnie tutaj jakoś finansowo wspiera może tą kastę sądową albo w jakiś inny sposób, może inne daje usługi swoje. To posłuchajcie, no, sprawa prokurator umorzył, zgłosiła się do sądu, odwołanie, sąd podtrzymał, koniec sprawy, sprawa osądzona, tak? Zmowa. Posłuchajcie, prawie 2 lata później wzywa mnie prokurator, zarzuty dostaje. Jeszcze dozór policyjny, zakaz zbliżania się, akurat to mi nie przeszkadzało i trwa 4 lata proces. Mój adwokat przychodzi, obrońca, mówi: Wysoki Sądzie, proszę wezwać panią prokurator, żeby powiedziała, jakie były nowe okoliczności, jakie nowe dowody są. Bo sprawa osądzona. Ale to już i tak nic nie daje, bo trzeba kasację zrobić. Ona odmawia, przedstawia jej 2 wyroki Sądu Najwyższego, że sprawa jest osądzoną sprawą i nie wolno tego ruszać. I posłuchajcie, 4 lata trwa proces. I sąd w końcu okręgowy nakazuje, znaczy też umarza, tak jak kolejne 3 instancje, tak? I teraz posłuchajcie, druga ciekawostka. Sąd okręgowy w swoim wyroku, w uzasadnieniu do wyroku i stwierdza, że sprawa była sprawą osądzoną. Kieruje pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w jaki sposób mogę domagać się zadośćuczynienia za te 4 lata poniewierania. Rzecznik przekazuje tą sprawę do CBA i idzie to do prokuratury, do Otwocka. Pani prokurator Balik, która jest w tym samym okręgu, co tutaj te gangusy są, odmawia wszczęcia postępowania, gdzie ma przez sąd napisane wprost, że tu był zrobiony wał, ponieważ sprawa była sprawą osądzoną i nie wolno jej było wszczynać. Ale to wszczynając pogrożyłaby swoich znajomych. Pani sędzia Anna Ostrowska, Wydział Karny tego sądu, która prowadziła te sprawy. Teraz będę jechał do Legionowa prawdopodobnie właśnie i na sprawę taką, jak się tutaj dzisiaj dzieje w
sprawie pana Grzegorza Brauna, że będę musiał walczyć o to, żeby ta sprawiedliwość triumfowała gdzieś. Dopóki do tej pory raz nam się to udało, mi i Piotrowi, w sądzie w Otwocku, że sędzia po prostu nakazał wszczęcie postępowania. Macie przykłady, że są bardzo nieliczni sędziowie, którzy jednak potrafią, że tak powiem, w myśl tych samych paragrafów, tak bym pokazać, że prawo triumfuje. To znaczy... A nie tutaj, jak jest, co pokazuje, że prawo, które tu nie triumfuje, pokazuje, że tu jest jakiś przewaj, jakiś układ jest, który, tak powiem, znaczy, przestępczy jest układ. Ja mam nadzieję, że są... prezes trzyma ten tryb. To znaczy, to wszyscy trzymają. Ja mam taką nadzieję, że po prostu są sprawiedliwi sędziowie w ogóle w tym kraju. Ale oni mogą być zakrakani, oni się mogą po prostu najzwyczajniej bać. Tak samo jak sędziowie, którzy boją się prokuratorów, ponieważ jeżeli wystąpią przeciwko prokuratorowi, to nie musi być układ korupcyjny. Wystarczy, że się boją, bo przychodzi do prokuratora, chce wsadzić, koleżka później jego po prostu robi problemy. Tak? Czy sędzia, na przykład boją się prokuratorzy sędziów, bo o co? Bo wystąpią przeciwko sędziemu, później przychodzi ze sprawami i wszystkie sprawy tego prokuratora są umarzane, kasowane. Tak? Mimo to, że są takie dowody jak tu. I teraz co? Pani prokurator rejonowa mówi, człowieku, mówi, jak ty? Przecież ty się to nie dajesz do pracy. No wszystkie sprawy ci odwalają. Ty nie znasz się na fachu? Także to jest albo zastraszenie, albo układ, albo inne rzeczy. Tutaj w przypadku sądu rodzinnego zorganizowana grupa przestępcza jeszcze ma w swoim składzie kuratorów sądowych, panią kurator Tytus, która pisze takie brednie z wywiadów. Posłuchajcie, ja mam film, ja mogę wam ten film... Znaczy, wywiadów nie ma, mogę wam film udostępnić, który jest, pokazuje odebranie mojego syna z matki dziecka, gdzie było 16 kotów i 4 psy, gdzie sobie robi schronisko, okrada ludzi, wyłudza pieniądze od ludzi, proponuje karmy, inne sprzedaje, handluje. Moje dziecko żyjące od lat w syfie. W chlewie. Co najmniej trzeci z kolei dom zniszczony po prostu przez jej działania właśnie tego typu. I posłuchajcie, a pani kurator, będąca tam w tym miejscu, ja mam zdjęcia, mam film, który wam za chwilę pokażę. Po prostu ona pisze, że panował trochę nieporządek. A w niektórych miejscach panował troszeczkę większy nieporządek. W tym domu wyobraźcie sobie kilkadziesiąt zwierząt, które się wypróżniają w każdym pomieszczeniu. Brud, fetor. Ponieważ jest film nagrany, ludzie, którzy tam weszli, nagrali ten film, byli świadkowie, z którymi rozmawialiśmy. Brud, fetor, kilkadziesiąt zwierząt w pomieszczeniu, dziecko, które nawet nie miało materaca na łóżku. I narkotyki od dealerów. Nie, bo I teraz, proszę Państwa, kurator, która powinna tam być co miesiąc, po tym wejściu, bo tam jeszcze wszedł OPS i policja, napisała, no w niektórych pomieszczeniach był nieporządek, a w niektórych trochę większy nieporządek. Proszę Państwa, jaki tam był nieporządek, to możecie sobie zobaczyć. Jest taki kanał Exmitter, bo tam weszła też firma, która się zajmuje pomocą w eksmitowaniu, że tak powiem, tych... Sąsiedzi się skarżyli. Niepłacących najemców. Jak weź Exmitter przez tak, X, Exmitter przez X, to jest kanał na YouTubie i tam wpiszcie sobie, zrobiła w domu schronisko dla zwierząt. Zobaczcie sobie, tam są zdjęcia, jak ten dom, proszę Państwa, wyglądał w środku i możecie sobie zobaczyć, jak wygląda nieporządek. Pan poseł wychodzi. Pan poseł, wpadają. Bardzo proszę, spopularyzujcie istnienie pani sędzi Danuty Kali. Pani sędzio, pani jest oszustką. Proszę nie napierać na mnie. To jest zbrodnicze działanie. Jak na Białorusi. Albo i Kozak. Na Białorusi to jest porządek. W porównaniu z tym, co tu jest. Szanowni Państwo, no, dostaniemy to na piśmie. Piotr Heszen, który wysłuchał od początku do końca uzasadnienia, może Państwu streści. Pikantne przytoczy fragmenty. Wydźwięk tego kompromitującego uzasadnienia jest mniej więcej taki, że bandyta machał nożem, ale ofiara właściwie nie ma ofiary, ponieważ ofiara znalazła się w niewłaściwym miejscu w trajektorii jego operacji. Można to do tego streścić. Zaprzeczenie oczywistościom, dowodom rzeczowym, nagraniom. Trudno z tym w ogóle dyskutować. Pani sędzia
bardzo wyczerpująco zdiagnozowała, że minister, poseł, niegdysiejszy dyrektor, doktor Łukasz Szumowski nie naruszył nietykalności cielesnej, osobistej posła, że nie wyrwał, nie zniszczył telefonu Grzegorzowi Płaczkowi. Nic takiego się nie wydarzyło, pani sędzia to expedite objaśniła i myślę, że to rzeczywiście jest no, w tym bezmiarze bezprawia i niesprawiedliwości w Rzeczpospolitej trzeciej i pół, to nas znowu tak bardzo nie szokuje, nie dziwi, nie zaskakuje. Ale jednak pani sędzia Danuta Kania, myślę, że jest w tej chwili na prostej drodze do awansów i śledziłbym jej karierę, ponieważ jej bezwzględność i konsekwencja i swoboda w publicznym poświadczaniu nieprawdy i w zamiataniu pod dywanik deliktów przestępczych, myślę, że robi wrażenie. Myślę, że robi wrażenie, gdybyście państwo mogli tego słuchać, to ulegliście temu wrażeniu. To jest osoba, która jeśli państwo PiS-u i Solpolu ma trwać dalej, to jest osoba, której wróżyłbym sukces. Myślę, że zobaczymy ją jeszcze w niejednej akcji, chyba że państwo spopularyzujecie jej istnienie na tyle, żeby gdzieś tam odesłano ją do jakiegoś leśnego garnizonu, prawda, czy co tam mają w sądownictwie. Ministerstwo. Matactwo sądu pieczętujące łajdactwo prokuratury. Sąd pięknie to wszystko zreferował, powtórzył, zawiązał na kokardkę i spuścił wodę. W tym uzasadnieniu jest ono bardzo asekuracyjne, tam padły trzy, bo były trzy zażalenia na trzy czynności. Brak czynu zabronionego w przypadku zmuszania do szczepień przez Szumowskiego. Że niewłaściwe osoby, że nie ma strony, która by była właściwa, żeby skarżyć Szumowskiego w tej sprawie, ale przecież to sama prokuratura podniosła tę sprawę. Tak. No cały naród. Sędzina podobnie skonkludowała sprawę pana posła o ataku fizycznym przez Grzegorza Szumowskiego i przyznała asekuracyjnie, że był siniak, lekki, dodajmy, ale w innych okolicznościach. Tenże siniak i te obrażenia cielesne, cytuję, to także brak znamion czynu zabronionego. I powołany został. Czyli wolność, wszystko robi. Tam personelu Centrum, Narodowego Centrum Kardiologii, który stwierdzał, że w każdej chwili miałem zachowaną swobodę ruchu i że właściwie na własną prośbę podlegałem miażdżeniu drzwiami przez doktora dyrektora ministra Szumowskiego. No, szanowni państwo, od tego zaczęliśmy i na tym skończmy, że to nie są kwestie personalne. To nie ja tutaj popadam w dyskomfort, frustrację, gniew. To wasze prawa są ograniczane, naruszane, łamane i to w blasku dnia i w majestacie Sądu Rzeczypospolitej Polskiej. Wasze prawa, szanowni państwo, nie moje, bo przecież udałem się w marcu do ANINA, do Narodowego Centrum Kardiologii na wezwanie pracowników tego centrum, przymuszanych do udziału w eksperymencie medycznym. Da? Więc nie poszedłem tam prywatnie po to, żeby jakieś realizować moje widzimisię. I wybór należy do państwa. Jakiego państwa państwo chcecie? Czy chcecie państwa, w którym właśnie wszystko można, byle władza, siła była po naszej stronie? Czy chcecie Rzeczypospolitej Polskiej, w której słowa Prawo i Sprawiedliwość wracają do swoich znaczeń słownikowych, a nie są permanentną parodią, groteską. I wybór trzeba będzie podjąć. Widać, szanowni państwo, że ścieżka sądowa, bo ile razy my to słyszymy, no, czy idziecie do sądu? No tak, idziemy, przyszliśmy do sądu i właśnie koniec, ślepa uliczka. Nie przysługuje odwołanie od tego postanowienia. Więc proszę zdać sobie sprawę z tego, że to wymaga zmiany władzy, ponieważ
ponieważ tutaj panowie mają inne doświadczenia z tych sądów, z tą prokuraturą i panowie widzą wzajemne wspieranie się, prawda? Jak to powiedział przed wiekami nasz pierwszy wieszcz Kochanowski, ręka umywa rękę, noga nogę wspiera. I tak to jest właśnie w tej sprawie. Ja rozumiem, że pani sędzia czeka, aż państwo sobie stąd pójdziecie. No i ciekaw jestem, kto wykaże się większą cierpliwość. My jesteśmy cierpliwi. Padło pytanie, czy od tego postanowienia nie przysługuje środek, nie przysługuje środek odwoławczy. Że nie przysługuje. Chyba, że pojawiły się nowe okoliczności, wtedy można na nowo złożyć zawiadomienie do prokuratury. Proszę, jak to jest, że słyszymy ciągle, ta Polska jest taka silna i wielka. Przecież ta Polska nie ma trzeciej nogi. Trzecia noga, którą jest wymiar sprawiedliwości. Trzeciej czy pierwszej, zależy od której strony liczyć. Jednej z trzech w każdym razie. Nie ma tej nogi, to jest kulawe państwo. Tak. Proszę państwa, to teraz, żeby było wesele, to wam coś opowiem. Wiecie, że w tym sądzie pojawia się taki nasz znajomy. Nazywa się Wódka. Wiecie, że 20 lat nie może odkręcić jednej rzeczy? A ja wam zaraz opowiem jak. I to albo płakać, albo się śmiać. Ten człowiek pracował w jakichś zakładach, gdzie był bardzo duży hałas i stracił słuch. Część słuchu, po prostu. 20 lat temu odmówił zapłacenia łapówki lekarzowi. I ten lekarz mu powiedział, to pan pożałuje. I proszę państwa, jest coś takiego w prawie, że jeżeli straci się powyżej 30% słuchu, to przysługuje jakieś odszkodowanie. I sąd, do którego ten człowiek się udał, stwierdził, że on stracił 34% słuchu, bo tak wyszło z badań, i jemu się to odszkodowanie nie należy. Uwaga! Sąd stwierdził, że 34 jest mniejsze niż 30. I teraz, proszę państwa, teraz to są jaja. 20 lat ten człowiek nie może tego odkręcić, rozumiecie to? Nie rok, nie pół. 20 lat ten człowiek chodzi po sądach. Z tej sprawy, ta sprawa już multiplikowała do dziesiątek różnych spraw, bo wszyscy robią go w konia. Jeden drugiego kryje, bo jest ewidentny wał zrobiony. Proszę państwa, 20 lat. Ale niestety, można? Jeżeli taki wyrok można. I ten nie jest ważny. My byliśmy u niego, bo nas poprosił jako osoby zaufania. Byliśmy i ten człowiek wreszcie tam, to już jest starsza osoba, powiedziała do sędzi. Pani sędzio, co ja mam zrobić? A ona mówi, proszę pana, nie potrafię panu pomóc. A ja, jako osoba zaufania... Ja jako osoba zaufania powiedziałem, ja mam rozwiązanie. Jakie? Bardzo proste. Pani składa jako sędzia zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędzię, który takie bzdury napisał. I to załatwia sprawę. Ja nie mogę tego zrobić. No i tak to działa, proszę państwa. 20 lat człowiek się buja. Może zamówisz pizzę dla pani sędzi. Możecie zamówić pizzę dla pana sędzi. Rzeczywiście na telefon wyrok był, to na telefon pizza. My udamy się z Piotrem Wyszemem, radarkanią na konferencję prasową do Sejmu. A tutaj państwo... Jak wyrok na telefon, to można na telefon pizzę. Pytanie właśnie, bo było podejrzenie, że pan Szumowski był pod wpływem alkoholu. Czy ten wątek został... Ten wątek został tego samego dnia wygaszony, ponieważ pan Szumowski umknął i zniknął nam z oczu na dłuższy... Około 20 minut. W związku z czym... Być może przyjął jakieś medykamenty, które zmieniają... Panie, przyjdą, pizza wejdzie. Odczyt. Został następnie przebadany i nie stwierdzono stanu nieczynności. Policjanci wezwali do tego, żeby sprawdzili stan jego czynności i najpierw przez długie kwadranse legitymowali wszystkich pozostałych obecnych moich współpracowników. A pierwsza ekipa przyjechała do Warkomaka. Może żeby nie wiedział, że takie nas ruszało. No i przyjechała też po... Nie stało się to z 5 minut. Dobrze, panie pośle, to my jedziemy.
do Sejmu. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo w tym akcie bezprawia. Może, prawda, świat się nie zawalił. Ale Polska się odpoczywa. Do zobaczenia. Trzymaj się. Do zobaczenia. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Wyjdzie, nie może jakieś jeszcze inne wyjdzie. Nie możecie komuś zarobić. Nie, bo ja wcześniej sprawdzałem, to było zamknięte drzwi. Żeby panom... Nie, jest wyjście. Jutro to jest jeszcze zapraszamy. O, jak macie czas, to jutro o 10:00 po drugiej stronie, jutro mamy protest, to możecie wpaść do nas. Gdzie po drugiej stronie? A po drugiej stronie tutaj, bo tu... Od tyłu sądu, od tyłu, bo tam sądu. Prezes ma okno i piąty wydział. My jutro tam jesteśmy, także tak, o 10:00. O 10:00. Także pani sędzia to pewnie wyszła i drugim wyjście, bo nie wchodziła tam. Możliwe. Protokolem nie wchodzi. Ale nie wydaje mi się, że wróciła. Protokolem wchodziła. Nie, zmiany są. Nie, widzę na to. A to może nie zwróciłem. Nie zawsze kontynuują politykę. Ja państwu pokażę, jak chcecie ten filmik właśnie odnośnie tego... Jak wyglądał dom? Przesuwa mi się gdzieś, panowie? Nie. Panowie też możecie pokazać. Którą stronę? Co oznacza nie, nieporządek? Listopad 2021. Nasza bohaterka Kinga wynajmuje dom w podwarszawskim Aninie. Wpłaca pieniądze na kaucję oraz pierwszy miesiąc. W połowie stycznia 2022 Kinga powiadomiła właścicielkę o awarii, która dotyczyła zapchania rur ściekowych. I tu niestety czar prysły, ponieważ firma, która przyjechała usunąć awarię, powiadomiła właścicielkę o sytuacji. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Żegnamy! Wstyd! Można przejść? Pani sędzia. Czy ile przejść? Oprócz tego. Ale na setce. Sędzia na seczki w ogóle? Czy ta pani sędzia była chora? Czy coś? Może nas kimś zarazić? Tak, no z góry wiesz, ale ja nie wiedziałem. Już, tak. No. Krótko. No tak. Myślę, że jest kompromitacja. Wiecie, jak się zrobić i stoić. Ja myślałem, że zamówiła pizzę i je tam będzie tu jadła, ale jednak. No dobra, to takie ten, no będziemy rozmawiać na temat tej prokuratury tutaj Praga Południe, no to mamy takiego prokuratora, który się nazywa Młynarczyk z Pragi Południe, który potrafi każdego Polaka ścigać za jakieś tam słowa, natomiast broni takiego Igora Isajewa, kryminalisty, człowieka, który obraża Polskę i Polaków cały czas. Nawet obrazy jakieś tam wymyśla z gwiazdami, jakimiś tam z kolorowymi, jakimiś flagami. Nie znam tematu, także... Nie znam tematu. No to tam wejść na stronę Igora Isajewa i zobaczyć. I taki prokurator... Ja już w naszych sprawach mamy tutaj przykład, jak to wszystko funkcjonuje, także... Nic mnie już nie zdziwi tutaj. No tak, oczywiście. No nic, będziemy na tym kończyć. Niestety i już do zobaczenia. Do zobaczenia.